Będę śpiewał Tobie, mocy moja. Ty, Boże, jesteś mą nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę. Będę śpiewał Tobie, mocy moja. Ty, Boże, jesteś mą nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę. Będę śpiewał Tobie, mocy moja. Ty, Boże, jesteś mą nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Modlimy się o łaskę nieba dla świętej pamięci Stanisława Białczaka w 8. rocznicę śmierci i Stefanii Białczak 4 miesiące po pogrzebie. Przeżywamy w drugą niedzielę Wielkiej Nocy święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj chcemy zanurzyć się w tajemnicach Bożego Miłosierdzia. Chcemy tak krótko nad nim się zastanowić i chcemy także i korzystając z prawdy o Bożym Miłosierdziu, Bożego Miłosierdzia się uczyć i z Bożego Miłosierdzia korzystać. Na początku tej mszy świętej przeprośmy teraz dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu.
Módlmy się. Boże, zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, którą jej udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Dziękujcie Panu. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja.
Alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego znowu byli wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy, a dzieci z podstawówki, które używają rozumu, są zaproszone przed ołtarz. Kochani, tak jak często, także i ta msza święta z tamtej kamery jest pięknie nagrywana. Myślę, że ludzie na całym świecie, którzy potem będą tę mszę świętą oglądać przez internet, no to zobaczą, ile mądrych dzieci jest w naszej parafii i równocześnie usłyszą wasze piękne odpowiedzi. Ale na początku, zanim te odpowiedzi będziecie dawać, to znowu, tak jak zawsze, mam do was kilka pytań. Pytań związanych ze szkołą. Nie będę się pytał, jakie macie stopnie. Nie będę się pytał nawet, jak dzieci się w szkole zachowują. Bo to nie jest wywiadówka. Pytanie, które chcę postawić, jest zupełnie inne. Mianowicie chodzi o to, jak z waszego punktu widzenia, czyli z waszej wysokości, o takiej mniej więcej, jak to jest, gdy wy patrzycie na ocenianie was, waszych kolegów przez nauczycieli. Czy uważacie, że
ocenianie jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe i jeżeli sprawiedliwe, to dlaczego, a jeżeli niesprawiedliwe, to też dlaczego. No to? Kto mówi pierwszy? Sprawiedliwe. Dlaczego? Argumentacja? Dlatego, bo sobie na takie ocenianie zasługujemy, na jakie dostajemy. A teraz zróbmy krok naprzód. Na przykład jakieś dziecko, które jest totalnie leniwe, nic nie robi, nic nie umie. No i teraz słyszy od pani w młodszej klasie naganę, że nic nie umiesz, w klasie starszej dostajesz jedynkę. Co wtedy dziecko stara się robić? Poprawić się. No to niektóre dzieci, bo ja też chodzę do szkoły i zauważam pewne inne zjawisko. To może byłoby tak w twoim wypadku, żebyś sobie poprawiła złą ocenę. A w sytuacji ogółu, czyli innych dzieci, jak to najczęściej bywa? Krzyczą na przykład na nauczycieli. O, bardzo dobra wypowiedź. Krzyczą na nauczycieli. Zaraz, a poczekaj, chodź tu bliżej. A jak to wygląda ewentualnie to krzyczenie na nauczycieli? Dobrze, nie używaj tych niektórych słów, które nie chcemy w kościele usłyszeć. Przejdź do drugiej części zdania. Dobrze, załóżmy, że wypowiedź padła, ale gdy tak krzyczą niektóre dzieci na nauczycieli, to co chcą przez to osiągnąć? Żeby dali im lepszy stopień. Czy na ten lepszy stopień zasługują? Nie. Lepszy stopień chcą? W jaki sposób go chcą osiągnąć? Złością. Tak, złością. Czasami też idą do domu po lekcjach, no i potem swoim rodzicom co opowiadają? Że pani dała niesprawiedliwie jedynkę. Co rodzice robią? Idą do szkoły i chcą to wytłumaczyć. Czyli kto się musi tłumaczyć? Nauczyciel. Kto się nie uczył? To dziecko. Dobrze. A więc tak to dokładnie wygląda. Nauczyciel musi się tłumaczyć za to, że postawił marną ocenę. Kto się nie uczył? Dziecko. Kto na marny stopień zasłużył? Dziecko. Dziecko chce wysoką ocenę. Czy taka sytuacja, że gdyby ten nauczyciel postawił wysoką ocenę, taka sytuacja jest sprawiedliwością? Nie. To nie jest sprawiedliwe. Co mają powiedzieć ci uczniowie, koledzy, koleżanki z klasy, którzy uczyli się i dostają taką samą ocenę? Co powiedzą? Że to jest niesprawiedliwe. Tak. I niesprawiedliwe będzie. Bo jeden jest solidny i ciężką swoją pracą dochodzi do tego, aby mieć wysoką ocenę. Drugi próbuje tę ocenę zdobyć z zupełnie innej strony. Często posługując się rodzicami i często nie posługując się swoją własną pracą. I tak to wygląda. I słuchajcie, i tutaj dochodzimy do dzisiejszego tematu, tematu miłosierdzia. Według was, jaka powinna być postawa w takiej sytuacji pani nauczycielki, pana nauczyciela, pani katechetki, księdza, wikarego, księdza, proboszcza, gdy się spotykają z taką sytuacją, którą nam przedstawiłaś? Jak powinni się zachować? Według was? Nie powinni postawić tej oceny. Czyli jakiej? No, szóstki, piątki. Czyli tej wysokiej? Tak. Czyli wyższej niż to dziecko na to zasługuje, tak? No właśnie, ale to jest poważny problem. Bardzo poważny problem, bo gdyby tak rzeczywiście bardzo solidnie i konkretnie dzieci w szkole oceniać i tak prawdziwie, czyli pisać takie oceny, na jakie naprawdę zasługują,
to według was, czy oceny, które są dzisiaj stawiane, są sprawiedliwe, są za wysokie, czy są za niskie stawiane o głowie dzieci? Stosują zasadę sprawiedliwości. Są za wysokie, za niskie, są odpowiednie. No trudne to było pytanie, próbujemy. Maluchy jeszcze ocen nie znacie, więc nie wiecie, o czym mówimy. Tak, prawda? No właśnie. Mikołaj, a ty powiesz tam, chodź tutaj. Chodź tutaj, ty jesteś gość. Ty zawsze masz świetny swój komentarz, zrób to i tym razem. Według twojej opinii, jak to jest? Według mojej opinii są za niskie, bo jak są uczniowie, którzy po prostu odziedziczyli w genach tam, to oni się starają, ale im to nie wychodzi często i gęsto. Więc są albo za wysokie, albo za niskie. Jeżeli im nie wychodzi, to pani chyba za wysokich ocen nie stawia. No właśnie. Czyli stawia za niskie. Czyli mówisz, że raczej są za niskie, tak? Tak. Aha, czyli pani nie uwzględnia tego, że ktoś ma takie geny i dlatego sprawia niesprawiedliwą ocenę, tak? To wychodzi? Tak. A załóżmy, że ktoś ma uporządkowane geny i też się nie uczy. I też nie umie. To co wtedy? To wtedy jest leń. O, to jest bardzo konkretna męska odpowiedź. To jest to. No i wróćmy do punktu widzenia, że ten leń próbuje dostać dobre oceny innym sposobem, czyli chcą, aby pani okazała im jedno słówko, które już dzisiaj padło. Co ma pani im okazać? Miłosierdzie! Właśnie o to chodzi. I teraz dochodzimy do tego, co to jest miłosierdzie. Próbujemy to nazwać. Czym według was jest miłosierdzie? Zlitowanie się nad kimś. Zlitowaniem się. No, coś z tego jest. Jest to pewnego rodzaju litość. Ale na przykład, no... Wyrozumiałość. Wyrozumiałość, dobrze. Ale teraz na przykład jest taka sytuacja. No, ktoś jest pijakiem. Mówię o dorosłych. I przychodzi do domu codziennie pijany. No i ta żona, która nie pije, jest w porządku. Mówi, jejku, kiedy ty wreszcie chlać przestaniesz, no nie? On mówi, ja tylko byłem z kolegami. No nie? Na chwilę byłem. No musiałem tam być, bo koledzy mnie zaprosili. A on taki jest codziennie. W takim razie, w jaki sposób żona może okazać miłosierdzie względem swojego męża w takiej sytuacji? Kiedy będzie miłosierdzie? Jeżeli mu wybaczy. Kiedy może mu wybaczyć? Jak przestanie pić. O, i to jest pierwszy punkt. Właśnie, on musi chcieć przestać. Nie, że on chla, a ona mu ciągle wybacza. On chla, a ona mu wybacza, prawda, i nic nie robi. To nie jest miłosierdzie, to jest głupota. Nie wolno mylić miłosierdzia z głupotą. I więc jeżeli Pan Bóg jest miłosierny, tak mówimy o Nim i takim się objawia, to nie oznacza, że Pan Bóg jest głupi, tylko jest miłosierny. W takim razie wróćmy do tego, co to znaczy, że już nie żona, nie pani nauczycielka, ale Pan Bóg jest miłosierny. Co to znaczy? Że my chcemy się poprawić, a On nam wybacza. I to jest to. To jest cała definicja. Czyli Pan Bóg nam wybacza, ale stawia warunek, że musisz się nawrócić. Słuchajcie, kiedyś w pewnej parafii spotkałem pewnego pana, to już mówię do dorosłych bardziej, nazwał siebie postępowym katolikiem, który mówi tak, proszę księdza, a ja uważam, że piekła nie ma, bo Pan Bóg jest miłosierny, a jak Pan Bóg jest miłosierny, to nikogo na piekło nie skaże, bo jest miłosierny. I co to oznacza? Oznacza to dla tej osoby, że tak naprawdę to Pan Bóg zgadza się na każdą ludzką głupotę i mówi tak. Ciągle pijesz? Wszystko w porządku. Bijesz innych? Wszystko w porządku. Kradniesz? Wszystko w porządku. Zabijasz innych ludzi? Wszystko w porządku, bo ja jestem miłosierny. Tak mówi Pan Bóg?
Nie mówi tak Pan Bóg. Więc jeżeli Pan Bóg mówi o swoim miłosierdziu, to oznacza, że to miłosierdzie jest dla tych, którzy wyrządzoną krzywdę innym i sobie chcą wynagrodzić i chcą pierw siebie zmienić przez, wróć tego słówko, poprawę. Przez poprawę, oczywiście. To jest istota rzeczy. I dlatego dzieci słyszały pięknie w Ewangelii, dorośli także, słowa o sakramencie pokuty. Jezus ustanowił sakrament pokuty i powiedział do swoich uczniów tak: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I wtedy ci, którym są grzechy zatrzymane, nie spotykają się z Bożym miłosierdziem. Dlaczego? Bo mówienie o miłosierdziu to bajer? Dlatego? Nie, już mówiłyście, dzieci, bo nie został spełniony ten warunek. Nawrócenie, prawda? Zmiana swojego życia. Słuchajcie, teraz tak po drodze jechałem do kościoła naszego parafialnego. Spotykam dzieci z mojej umiłowanej klasy drugiej. Wszystkie są umiłowane, ale tak lubię mówić. No i teraz właśnie tak się rozglądam tutaj po kościele, tych moich umiłowanych dzieci nie widzę. Widziałem na ulicy, zatrzymałem się, no i tak zapytałem się, no a w której klasie to się idzie do komunii, w drugiej? A co dzisiaj jest? Niedziela. A gdzie trzeba przyjść? Do kościoła. To były takie piękne wypowiedzi na ulicy. Rozglądam się, gdybym miał, czym bym przetarł okulary, ale niezależnie od tego, jakbym długo je przecierał, to na pewno tych dzieci nie zobaczę. I teraz mówmy dalej o tej sprawiedliwości. W ogłoszeniach będzie, mamy spotkanie przed pierwszą komunią świętą. Czy jest sens, abym te dzieci na próbę przed komunią zapraszał, według was? No głośno to wypowiedz. Nie. Oczywiście, że sensu nie ma. A jak zaproszę, to będę musiał uczyć. Stój. Złóż ręce i 1, 2, 3, 4, 5, bo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego to już będzie za trudne. Tak będę musiał uczyć. A przecież dzieci mają swoich rodziców. To rodzice uczą swoje dzieci wiary, ale i też zasad życia. To jest zadanie rodziców. Rodzice są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami. To jest zadanie rodziców. A gdybym, słuchajcie, zrobił tak, że powiedział, że tamto czy inne dziecko w tym roku, chociaż już krawiec był i oddał i rozliczył się z rodzicami, szyjąc piękne alby, i ty do komunii nie pójdziesz, co wtedy będzie? Co będzie ze strony rodziców? Co będzie? Rodziców tego dziecka, którego bym do komunii teraz nie dopuścił, w tym roku. Co będzie? Wstyd. Nie. Raczej nie. Tak nie pomyślą. Co będzie? No co będzie? Gdybym powiedział mamusi, tatusiowi takiego dziecka: państwa nie widzę w kościele. Dziecka nie widzę w kościele na żadnej mszy świętej, a więc w tym roku, chociaż chodzi na religię, pierwszej komunii nie będzie. Co by powiedzieli rodzice? Że są wściekli. Co by powiedzieli? Na kogo? Na księdza. To jest głupi według nich? Ksiądz. Tak, tak by było. Dobrze powiedziałaś. Tak. Kto nie chodzi do kościoła? Rodzice i dzieci. Kto jest naprawdę winny? Dziecko i rodzice. Kto według nich jest winny? Ksiądz. O, i tak to działa, słuchajcie. Tak to właśnie działa, taki jest mechanizm. I dlatego dobrze, że tutaj przyszły do ołtarza dzieci używające rozumu, gdzie mogłem przeprowadzić bardzo konkretną rozmowę o Bożym miłosierdziu, a równocześnie o ludzkiej głupocie. Obyśmy jak najwięcej korzystali z Bożego miłosierdzia, a tej ludzkiej głupoty było jak najmniej. Amen.
Dziękuję wam. Wierzę w jednego Boga, do Jezusa Chrystusa, Boga, bogatego w miłosierdzie, zanieśmy wspólne prośby i powtarzajmy: Jezu, ufamy Tobie. Panie Jezu, Ty kierujesz wspólnotą wierzących poprzez posługę papieża Benedykta. Wspieraj go w posłudze umacniania braci w wierze. Panie Jezu, Ty uczyniłeś świętą Faustynę i błogosławionego Jana Pawła II apostołami Twojego miłosierdzia. Spraw, aby Polacy żyli według Ewangelii i kierowali się wyobraźnią miłosierdzia. Panie Jezu, Ty dajesz siłę wiary wątpiącym. Spraw, aby Twoja łaska zmieniała ich życie. Panie Jezu, Ty nigdy nie opuszczasz ufających Tobie. Spraw, aby czciciele Twojego miłosierdzia dostąpili świętej radości przebywania z Tobą. Panie Jezu, Ty jesteś pełen miłosierdzia. Obdarz pełnią życia w niebie naszych bliskich zmarłych i tych, którzy odeszli z tego świata, nie mając nadziei. W czasie tej mszy świętej prosimy Ciebie szczególnie o łaskę nieba dla świętej pamięci Stanisława i Stefanii Białczak. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, ze świętym Tomaszem wypowiadamy dziś naszą wiarę i ufność w Twoje nieskończone miłosierdzie. Bądź pochwalony teraz i na wieki. Amen. Alleluja, 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 alleluja. O dniu radosny, pełen chwał, dziś Jezus Chrystus z grobu wstał. Nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja, 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 alleluja. Cieszmy się wierni, tak chce Pan. Za winy nasze okup dan, skończył się już niewoli stan. Alleluja, 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 alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i chrzest święty, osiągnęli wieczne szczęście przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łas paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego,
udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziom, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Thank you.
czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani. Ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a On mnie wybawił. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczy? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Oto są baranki młode.
co zawołali Alleluja, dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, Alleluja. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali Alleluja, dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, Alleluja. Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali Alleluja, dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili. Alleluja, Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, który przyjęliśmy, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Posłuchajmy intencji i ogłoszeń. W poniedziałek o pociechę dla rodziców po stracie dziecka. We wtorek za świętej pamięci Wacława, Weronikę Sobczak i zmarły z rodziny Sobczaków, Ziętków i Bielawskich. W środę za świętej pamięci Krystynę Szczerbę, to pierwsza intencja. Druga intencja, za świętej pamięci Józefa, Anielę Pawlukiewicz, ich rodziców i rodzeństwo, za Henryka Ozimkowskiego, za Mariannę i Bronisława Filipczaków. W czwartek za świętej pamięci Stanisława i Zofię Rojewskich. W sobotę pierwsza intencja w pewnej intencji, druga intencja za świętej pamięci Rozalię Barańską. W przyszłą niedzielę rano za świętej pamięci Jerzego, Stanielun i Elżbietę, za rodziców Bronisławę, Stanisława, Stanielun, za siostrę Krystynę Rogowską. O 11 za świętej pamięci Bronisławę i Jana Korol, za rodziców i rodzeństwo z obu stron. O 18 za świętej pamięci Irenę Szulc, za Władysława, Michała, Grygorowicz, za Jana Witkowskiego, za Michała i Stanisławę Sopkiewicz. W koronce do miłosierdzia Bożego powtarzamy: miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje jak życiodajnej wody. W niedzielę Bożego Miłosierdzia starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tego nabożeństwa. Dzisiaj koronka w kościele parafialnym o godzinie 15. Jutro papież Benedykt XVI będzie obchodził 85. rocznicę urodzin. Pamiętajmy o nim w modlitwie. Prośmy Boga o wsparcie dla jego sił duchowych i fizycznych, by cały Kościół czuł jego ojcowską troskę i opiekę. W dobrej mszy wieczorne o godzinie 18:00. Ogłoszenie dla dzieci komunijnych, próba dla dzieci szykujących się do komunii, a więc chodzących także do Kościoła w każdą niedzielę, zgodnie z zasadą miłosierdzia i sprawiedliwości, we wtorek o godzinie 16:30 zapraszam te dzieci zainteresowane pierwszą komunią świętą na tę próbę. We wtorek także będzie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy trzeciej gimnazjum. Początek na mszy świętej o godzinie 18:00. Obecność nieobowiązkowa dla tych, którzy iść nie chcą, obowiązkowa dla tych, którzy się do bierzmowania w tym roku szykują. W środę
Po mszy o 18:00 spotkanie formacyjne dla wszystkich żywego różańca, także z wiosek. Będzie msza święta, a potem po mszy świętej udamy się do sali na górze, na plebanii. I znowu jest taka zachęta, byśmy na te spotkania chodzili. Bo wiadomo, że żywy różaniec to nie tylko grupa modlitewna, ale grupa formacyjna. I spotkania formacyjne są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Wiadomo, że z czasami ktoś jest chory, to musi zostać w domu. To jest jasne, ale jeżeli ktoś jest na chodzie, sprawny, zdrowy, a przynajmniej w takim stanie zdrowia, że przyjść na to spotkanie może, to zapraszamy. W czwartek po wieczornej mszy świętej powtórny seans filmu o świętej Klarze i świętym Franciszku, część druga. Zapraszamy tych, którzy byli na części pierwszej, na to czwartkowe spotkanie. Zapowiedzi przedślubne. Dorsz Wojciech, Durkowska Izabela, Kowalski, Kondra, Krypczyńska, Ewelina, Zacharski, Krzysztof, Wasilewicz, Joanna pragną zawrzeć sakrament małżeństwa. W najbliższą niedzielę, 22 kwietnia, odbędzie się Marsz dla Życia, który rozpocznie się o godzinie 15 przy figurze błogosławionego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Manifestacja w obronie wartości życia ludzkiego będzie zmierzać do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. W czasie Eucharystii będzie można podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Zachęcamy, aby na Marsz Życia przynieść ze sobą jednorazowe pieluchy, które w ramach akcji Pielucha dla Malucha zostaną przekazane domom samotnej matki. Zapraszamy wszystkich do udziału. W naszej parafii nie jest możliwe, aby zorganizowaną grupę do Szczecina wysłać, bo jeszcze do tej godziny prawie msze święte na wioskach trwają, ale na pewno pojadą jakieś parafianki, jacyś parafianie, osoby z parafii. Mam taką prośbę, aby te zebrane w naszej parafii pieluchy dla maluchów zabrać i w imieniu naszej parafii tam do Szczecina na ten Marsz Życia dostarczyć. Bóg zapłać tym, którzy się zgłoszą i którzy to, co my złożyliśmy dla matek z domów samotnej matki, właśnie oni w naszym imieniu ofiarują. Bóg zapłać. Od 1 do 3 maja będą Dni Młodych jak co roku, tym razem w Gryficach. Informacje i zapisy u księdza Łukasza. No myślę, że co najmniej cały autokar naszych parafian pojedzie, bo z takiej stargardzkiej parafii to zgłosiło się tylko 140 par osób, jak czytałem w internecie, bo kuria metropolitarna ma taki zwyczaj, że co chwila puszcza informacje do księży, ile chętnych z konkretnych parafii, diecezji, archidiecezji jest na razie do kurii zgłoszonych. Więc może nie 140 jak ze Stargardu z jednej parafii, no ale niech autokar naszych pojedzie. To zupełnie myślę, że wystarczy. I kochani, także jeszcze z wiadomości z życia z naszej parafii. Wiadomo, że liturgia w naszej parafii jest znana, niektórzy także i ją często oglądają w ramach retransmisji, która jest na stronie internetowej. Tam wiele plików z naszej liturgii jest do obejrzenia. I dlatego także i księża, jak już wspominałem, kiedyś proszą, aby ciągłą retransmisję z liturgii z naszego kościoła umieszczać w internecie, aby inni mogli także i z tej liturgii ubogacać się. Ale w związku z tym także i takie dwa ogłoszenia. Pierwsze to w związku z tą liturgią podziękowanie dla jednej z byłych z naszych organistek, która robi pracę dyplomową związaną z Akademią Sztuk. Tutaj zaczynała, tam kończy, zaprosiła mnie na swój koncert dyplomowy. W czasie koncertu będzie dyrygowała chórem, który sobie musiała sama zorganizować, a więc tutaj start, a tam już wielkie szlify i za chwilę wielka furtka, wyjście na świat. To pierwsza informacja z tego kręgu. I druga informacja,
jest taka, że właśnie zerkają na naszą stronę internetową różni księża i coraz bardziej chcieliby z naszego dziedzictwa sięgać do siebie. I dlatego jeden z księży, który liczy, że łyknie jedną z naszych organistek do siebie, do szczecińskiej parafii, zbudował kościół i zamówił organy piszczałkowe, ale z tego, co wiem, to mówi, że 20-głosowe organy, które zamówił, są za małe. Odmówił przyjęcia zamówienia i zamówił większe organy, bo chce, aby w jego kościele parafialnym były koncerty organowe, a nie tylko piękna liturgia. A ponieważ już domyślamy się, że chce sięgnąć znowu do naszej parafii, więc liczy na to, że właśnie nasza parafia pomoże, a on w swojej szczecińskiej parafii będzie dzięki temu mógł mieć więcej ludzi, a także i przy okazji koncerty organowe. Kochani, to tak nasi młodzi działają i są gdzieś w świecie i funkcjonują, no ale także jest jeszcze przyszłość naszej parafii, więc ważne jest także i to, aby następne osoby szły śladami tych grających osób, które gdzieś tam realizują się w świecie, w życiu liturgiczno-muzycznym i uczelnianym. I to jest bardzo ważne, żeby także i następni tutaj się zgłaszali. Gdyby byli tacy chętni, to są jeszcze takie możliwości. Nie wiem, jak długo ta parafia takie możliwości mieć będzie, ale najczęściej Polak jest mądry po szkodzie, więc korzystajcie, póki takie możliwości macie. A teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie.